grid. Wyobraź sobie spotkanie dwóch bardzo mądrych profesorów, a może biznesmenów, naukowców, a może przedsiębiorców. Jeden z nich jest przekonany, że to, co najważniejsze, aby osiągnąć sukces, to talent. I tak naprawdę wystarczy go mieć, a sprawy same się robią. A drugi mówi nie. Badania i doświadczenie mówią tylko i wyłącznie wytrwałość. Te dwie opozycje istnieją w świecie i o ile ja sam nieraz mówię o talencie i o poznaniu swojego potencjału jako o tym kluczowym czynniku do sukcesu, warto jednak wiedzieć, że istnieje coś takiego jak grit. Po polsku należałoby powiedzieć wytrwałość. Bardzo mocna teza, która mówi, że wytrwałość jest absolutnym elementem sukcesu. Ona mówi o tym, że osoby wytrwałe są w stanie w sposób długotrwały dążyć do swoich celów i ta wytrwałość jest ważniejsza niż talent. Czy tak jest rzeczywiście? W tej pigułce mówię o zjawisku, jakim jest grit i warto, abyś wiedział, że dzieli się on na wytrwałość, posiadanie długoterminowych celów i nadzieję na osiągnięcie ich. W świecie wytrwałości, czyli właśnie grit, mamy dość kontrowersyjne podejście, że wytrwałość wcale nie wiąże się z jakąś niesamowitą ekscytacją, kiedy robię to, co do tych moich celów mnie prowadzi. W związku z tym, jak jest u Ciebie w życiu, jak jest u Ciebie w firmie, czy talent, który właściwie sam się robi, czy może jednak wytrwałość, która wyróżnia te osoby, które osiągają sukces. Z tą myślą Cię zostawiam, warto jednak, abyś wiedział, że obie te koncepcje mają bardzo silnych zwolenników i grit jest cechą, która powoduje, że człowiek w sposób wytrwały dąży do swoich celów. Czy postawisz na swój talent, czy będziesz rozbudowywał swoją wytrwałość, czy mam kciuki za twój sukces.